5 przerażających zjawisk paranormalnych w CSGO, które nigdy nie zostały w żaden sposób wyjaśnione. O zjawiskach paranormalnych słyszał każdy z nas, ale czy słyszeliście o takich anomaliach również w CSGO, które dodatkowo nigdy nie zostały do końca wyjaśnione? Wiem, że lubicie się bać, dlatego rozsiądźcie się wygodnie w fotelu, wczujcie się w ten klimat i oglądajcie. A jeżeli marzy ci się Good Knife Doppler, to kliknij w trzecią linijkę opisu, gdzie znajdziesz konkurs, który organizujemy wspólnie z ekipą na aż 3 takie kostki. Także szanse macie naprawdę duże. Dodatkowo możecie wziąć udział w drugim konkursie, w którym możecie wygrać kosmiczną pustkę do M4. Wystarczy napisać w komentarzu, czy odcinek ci się spodobał oraz zostawić suba, dzwoneczkiem i lajka pod tym filmem. Zaczynamy! Najbardziej obłąkane miasto świata w CSGO. Na nowym daście przy respie Tete możemy usłyszeć tajemniczą muzykę dobiegającą z oddali. Dzięki temu, że odnalazłem tytuł tej muzyki, wpadłem na pewien trop. Santor and Tabla at Asigat Varanasi, taki tytuł nosi ten tajemniczy utwór. Kiedy zabrałem się za jego analizę, to pierwszą informacją, jaką odnalazłem, było to, że Santor i Tabla to nazwy dwóch indyjskich tradycyjnych instrumentów, które najprawdopodobniej słyszymy w nagranym utworze. Lecz prawdziwa sensacja kryła się pod dwoma ostatnimi słowami tytułu. Gatami nazywamy kamienne schody, na których w mieście Varanasi odbywa się hinduska ceremonia pogrzebu poprzez spalenie zwłok na stosie i wyrzucenie pozostałości do rzeki. To właśnie Varanasi jest ostatnim słowem zawartym w tytule i wtedy całość zaczęła mi się układać w jedną historię. Nie bez powodu autorzy mapy zamieścili ten utwór w swoim dziele. Może akcja odbywa się właśnie w tym świętym według Azjatów mieście? A może chcą zwrócić naszą uwagę na najbardziej zanieczyszczoną na świecie rzekę Ganges, która przepływa przez to miasto i do której wrzucane są zwłoki osób, których nie można spalić? Tego na pewno nigdy się nie dowiemy. Legenda złotego pociągu w CSGO. Na pewno słyszeliście o poszukiwaniach ukrytego przez Niemców podczas II wojny światowej pociągu w okolicach Wałbrzycha na 65 km. Jego wagony według legend miały być wypełnione złotem, dziełami sztuki, tajnymi dokumentami i innymi kosztownościami. Złoty pociąg miał dotrzeć do Świebodzic i odjechać w kierunku Wałbrzycha, jednak skład nigdy do tego miasta nie dotarł. W trakcie podróży miał zostać zatrzymany, a jego niemiecka obsługa wymordowana i zastąpiona SS-manami. Według różnych wersji legendy pociąg miał zostać ukryty w niedokończonym kompleksie Rize lub Górach Sowich. Dlaczego to mówią i co to ma wspólnego z CSGO? Na mapie Empire znajdują się tajemnicze wagony, które być może symbolizują zaginiony złoty pociąg. Budząco na wyobraźnię działa również fakt, że na mapie znajduje się 7 takich wagonów przygotowanych do odjazdu. Tyle samo, ile podają niektóre źródła, miało zostać ukrytych w Wałbrzychu. Tajemnicze notatki i tablice na Nuke'u. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę kiedyś na ciekawe dokumenty znajdujące się na bombsite B. Na pierwszy rzut oka nie znajduje się na nich nic godnego uwagi, jedyne co przyciąga nasz wzrok to tajemniczy podpis. Postanowiłem się zagłębić w tę sprawę i z wielkim prawdopodobieństwem mogę wam powiedzieć, że jest to podpis jednego z pracowników Valve, Jessa Cliffa. Jednak to jeszcze nie koniec. Na jednej z tablic, w pomieszczeniu, do którego wejdziemy tylko za pomocą noclipa, możemy odnaleźć rysunek kota, który jest tak zwanym kotem Schrödingera. Jest to nic innego jak eksperyment myślowy, czasem określany mianem paradoksu. Schrödinger wymyślił urządzenie oddziałujące na kota zamkniętego w pojemniku z trucizną oraz jednym atomem promieniotwórczego pierwiastka. Wtedy teoretycznie kot ma 50% szans na przeżycie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to odsyłam do Wikipedii, bo to nie odcinek poświęcony fizyce. Pożar domu na mapie Safe House. Nie mam pojęcia, czy wsłuchujecie się w dźwięki, które są w tle na mapach, ale bynajmniej te Safe House są bardzo tajemnicze. Jeżeli jesteśmy na dworze, to słyszymy śpiew ptaków oraz wiejący wiatr. Jednak gdy wejdziemy do domu, to słyszymy przerażający dźwięk przypominający według niektórych ogień albo pożar. I nie chodzi tu na pewno o kominek znajdujący się w tym domu. Posłuchajcie zresztą sami. Niektóre osoby wierzą, że dom z mapy Safe House jest nawiązaniem do domu, który spłonął w latach 40. i był później według zwolenników teorii spiskowych nawiedzony. Na dowód dają zdjęcie, które ma ukazywać podobieństwo tych budynków. A wy co o tym myślicie? Piszcie w komentarzach. Tragedia ludzi uciekających z Czarnobyla. Wszyscy doskonale wiemy, że mapa Cache jest osadzona w klimatach tej byłej elektrowni atomowej. Jednak moją uwagę przykuło podziurawione prześcieradło powiewające z balkonu bloku znajdującego się przy respie Tete. Niektórzy twierdzą, że jest to kolejne odwołanie do jakiegoś zabójstwa. Jednak ja uważam, że prześcieradło symbolizuje tragedię ludzi mieszkających w okolicach Czarnobyla. Katastrofa sprawiła, że zwykły dzień, poranek jak każdy inny, zamienił się w koszmar. Ludzie musieli zostawić wszystko i próbować uciekać, mimo tego, że promieniowanie było już ogromne. Prześcieradło daje przekaz, że rzeczy mimo katastrofy ocalały, a ludzie zginęli. Dziury zaś obrazują upływający czas, który minął od katastrofy. A dla was, który wariant jest bardziej prawdopodobny? Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał i pozostawicie łapkę w górę oraz suba. Nie zapomnijcie napisać w komentarzu opinii o odcinku. Za wszystko z góry dziękuję i zapraszam was jeszcze na mój fanpage, grupę PBG Team i na mojego Instagrama. Do zobaczenia!